Teatr plenerowy to forma widowisk pod gołym niebem w plenerze, gdzie przestrzeń gry i obserwacji nie są wyznaczone przez specjalnie wzniesione budynki, a tło dla przedstawienia stanowią naturalne pejzaże lub dawna architektura. Tę historycznie najstarszą formę teatru będzie można zobaczyć w Zielonej Górze podczas winobrania na Festiwalu Teatrów Plenerowych Monteverde. Chcemy prezentować widzom Zielonej Góry najciekawsze formacje, najciekawsze spektakle właśnie z tej konwencji teatralnej, chcąc pokazać i udowodnić, że teatry uliczne potrafią w sposób zabawny, groteskowy opowiadać jednak o bardzo istotnych sprawach dotyczących naszego życia. Rabin, Maharal i Golem to będzie największe widowisko naszego festiwalu, znakomity spektakl Lecha Raczaka, ogromnie widowiskowy, ekrany z projekcjami, kilkudziesięciu aktorów, jeżdżące baseny. I to na to wszystko zapraszam w piątek, 14 września, na godzinę 20 na parking wewnętrzny za Centrum Przyrodniczym Keplera przy ulicy Dąbrowskiego 14. W ramach festiwalu Monteverde, oprócz Rabina Mahalara, zobaczyć będzie można również Misterium Buffo, w sobotę spektakl Laski w reżyserii Edwarda Gramonta, a także trzy przedstawienia dla dzieci. W piątek 14 września o godzinie 23 odbędzie się spotkanie z Lechem Raczakiem, współtwórcą legendarnego Teatru Ósmego Dnia. Tradycyjnie już codziennie w Teatrze Lubuskim odbędą się spektakle w ramach winobraniowych spotkań teatralnych. Winobraniowe spotkania teatralne, jak co roku w Lubuskim Teatrze. W tym roku zapraszamy na większą ilość spektakli. Zazwyczaj graliśmy od soboty do niedzieli. W tym roku zaczynamy już w piątek, 7 września, kończymy 16 września. I jak co roku zapraszamy plejadę największych gwiazd szklanego ekranu. W tym roku między innymi zobaczyć będziemy mogli spektakl Teatru Kapitol z Warszawy, Teatru Komedia z Warszawy, Teatru Komedia z Wrocławia, Teatr Muzyczny z Torunia, Teatr z Radomia, oczywiście zaprzyjaźniony Teatr z Gorzowa, także tych spektakli jest naprawdę dużo i oczywiście też plejada gwiazd Katarzyna Żak, Jan Jankowski, Jan Peszek, Julia Kamińska, także tych nazwisk jest bardzo, bardzo dużo, każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety na spektakle cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego warto już dziś zarezerwować w kasie biletowej swoje miejsce. Aktorzy Teatru Lubuskiego biorą również udział w organizacji korowodu. 8 września razem z Bachusem udadzą się pod ratusz, by odebrać od prezydenta klucze do bram miasta, a 15 września przejdą w barwnym korowodzie kończącym winobranie. W tym roku głównym hasłem korowodu jest wolność, a artyści zachęcają do własnych interpretacji tego słowa. W przemarszu ulicami miasta weźmie udział około 60 różnych grup. Dla widzów przygotowano ekrany, na których będzie można na bieżąco obserwować atrakcje korowodu. Winobraniowy czas to z pewnością również święto teatru w Lubuskiem, a wśród bogatego programu na pewno każdy znajdzie propozycję dla siebie.